Maciej Dudko i witam Cię na szkoleniu Słowa na wagę złota, czyli sprzedawaj opisem. Dowiesz się z niego, na czym polega sztuka zachęcania słowem. Jak sprzedać towar, kupując najpierw klienta. Opowiem, które elementy opisu aukcji są najbardziej strategiczne i jak powinna wyglądać strona przedmiotu. Zdradzę Ci także najczęściej popełniane przez sprzedających błędy i powiem, jak możesz i jak powinieneś ich unikać. Zapraszam zatem w podróż po tajnikach aukcji internetowych. Na początek krótkie pytanie. Jak myślisz, co łączy tak różnych, wydawałoby się, ludzi jak copywriter, dziennikarz i sprzedawca internetowy? Otóż każdy z nich musi w odpowiedni sposób sformułować pewien przekaz, by coś sprzedać. Dziennikarz chce zaintrygować czytelnika, by ten poświęcił swój czas na lekturę artykułu. Copywriter musi wymyślić chwytliwy tekst, by zainteresować klienta produktem. Sprzedawca zaś powinien umieć połączyć obie te cechy, by skłonić klienta do podjęcia decyzji zakupowej. Za chwilę opowiem Ci, jak wykorzystać tajniki sztuki dziennikarskiej i umiejętność tworzenia przemyślanego i atrakcyjnego tekstu oraz o tym, jak nadać mu niebanalną formę. Ale najpierw chcę uświadomić Ci, że każdy produkt jest złożony z pewnych składników. Składników, które same w sobie nie są może czymś wyszukanym, ale harmonijnie połączone z uwzględnieniem proporcji i jakości poszczególnych elementów, tworzą całkiem nową jakość, coś wyjątkowego, coś smacznego. Powiedzmy tort. Aukcja internetowa jest właśnie takim tortem. Składa się z różnych komponentów, które można podzielić zasadniczo na dwie grupy. Treść i wygląd. Czy jak w przypadku tortu, ciasto i krem oraz dekoracje. O treści aukcji stanowi tytuł, wprowadzenie, język opisu, odsyłacze oraz informacje o sprzedawcy. Dekoracja zaś to oczywiście ukształtowanie graficzne, kolorystyka, zastosowane czcionki i coś, co zapewnia spójność i harmonię, czyli proporcje. Nie bez znaczenia jest też umiar w stosowaniu elementów dynamizujących. Wielu sprzedawcom wydaje się, że są to sprawy banalne, ale większość z nich zapomina o pewnych ważnych zasadach, których zaniedbanie może prowadzić do utraty klienta. O tych zasadach zaraz Ci opowiem. Przyjrzyjmy się najpierw kilku przykładom pokazującym, jak można pozytywnie wyróżnić swoją ofertę. Styl dziennikarza. Dosyć intrygująca informacja na wstępie. Po pierwsze, atrakcyjna cena, jak na tego typu produkt. Po drugie, pełna funkcjonalność droższych odpowiedników. Po trzecie, nie wymaga baterii. Prawda, że zaciekawia? A tutaj oferta iście akrobatyczna. Mimo że wygląd aukcji pozostawia bardzo dużo do życzenia, uwagę tak naprawdę przyciąga informacja, która na logikę nie jest możliwa do realizacji.